Siemano wariaty, w dzisiejszym odcinku uczestnicy Teams będą musieli wykonać ekstremalne zadania. Jeśli ich nie wykonają, będą musieli opuścić wrota Teams. Tak więc, jak odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. A wy piszcie w przypiętym komentarzu, dlaczego chcielibyście dołączyć do Teams. Bo jak ktoś nie wykona swojego chrztu, no to co? Zrobimy twoje 5 minut wersja Teams. Widzicie, zadaniem z mojego chrzestu jest skok z bungee. Jestem bardzo zestresowana. Chłopaki już to robili, więc są ze mną. Tak, idziemy jej tam pomóc mentalnie, naprawdę. Żeby się nie stresowało. Jestem mega podekscytowana, bardzo się cieszę, ale z drugiej strony wczuć się stresuję, bo nie mam pojęcia. Jak ja wejdę do góry i nagle mam zrzucić się z takiej wysokości, no to jest przerażające. Musisz się po prostu nastawić, że idziesz tam skoczyć, bo ja na przykład z tego co widziałem, dużo filmików, że ludzie mają takie, że gadają, że się boją, a ja po prostu powiedziałem przy moim skoku. Patrzę, jaki ładny widok. Pan mówi tak, skaczemy, a ja skaczemy. No i tak bałem się, strasznie się bałem, ale wiedziałem, że muszę skoczyć, zrobię tak i poleciałem. No ja też tak zrobię, ja się bardzo boję, ale uważam, że no trzeba próbować nowych rzeczy, tak. A ja dla ciebie mega challenge. Jak ja wygrasz stawkami, to pewnie się i lecisz tyłem, a jak ty wygrasz, to lecisz przodem. No papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Skaczę tyłem, skaczę tyłem. Jedną rzecz tak, zawsze pierwszy daje jej kamień. Każdy pierwszy daje kamień, zawsze. Tak mi się ręce trzęsą teraz. No i jak wiecie, ja zrzucę się tyłem, bo przegrałam z powierkami, to rzucę. Lecimy już tam, żeby nie przytoczyć. Ja chcę tu w bo jest tak strasznie. No i teraz widzę, jak właśnie ktoś inny skacze przede mną. Coraz bardziej chodzi na mnie ten stres, ale z jednej strony się bardzo cieszę, jak chcę wykonywać ekstremalne rzeczy. Dlatego też tutaj jestem. Ogólnie był taki problem, że na bungee trzeba mieć zgodę od rodziców, a moich rodziców z mamą nie ma, bo mieszkają 8 godzin ode mnie, więc teraz załatwienie przez telefon zgody, dokumenty i w ogóle, żeby skoczyć. Trochę nam się to przedłużyło i coraz przez to większy stres we mnie się buzuje, ale będzie fajnie. Bardziej się stresuję, bo nie ma właśnie dokumenty, bo to jest ważna sprawa, że biorę też za siebie jakąkolwiek odpowiedzialność, że mi się nic nie stało. Z każdą literką, którą przejdzie, jest mnie większy stres, zaraz będę już zapinana, to jest stosowane do mojej wagi, byłam ważona, teraz musiałam zrobić sobie mocnej buty. No i coraz więcej emocji, ale ja się bardzo cieszę, uwielbiam robić takie rzeczy i mam nadzieję, że takie odcinki wam się podobają. Teraz będę właśnie przygotowywana do skoku. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że na pewno mi się nic nie stanie, ale będzie dobrze. A jest szansa, że bym skoczyła tyłem, jakby tak się złapała. Nie robimy to, a to jest trudniejsze. Już kończę właśnie mieć zapinana i zaraz będę wjeżdżać do góry. Idę! Hello! Jadę! Powodzenia! Dzięki! Pamiętaj, skocz tyłem! My tu sobie chillujemy na stand, Jezara będzie skakać, nie? To jest coś pięknego. I na całe same porty, prawda? No. Ona tam tako. Ale jest spięta. Kompletnie nietypowa Santia moim zdaniem. No. Chodzi o wyraz twarzy, kompletnie dosłownie. Nasowy, naprawdę. Ciężko jest zobaczyć w takim stanie, co? No, Santia aż taka, wiesz, taka uśmiechnięta. O, a teraz taka, teraz... Bo już stresuje się trochę, taka, wiesz, się... No, ale no, fajnie ma ten challenge, no. Fajne ma, no. Bardzo fajny challenge. Jakbym nie skakał z bungee i bym dostał taki challenge, to szczerze bym się ucieszył bardzo, nie? Ja już chcę zobaczyć z tamtej kamery, jak ona reaguje na to wszystko. Bo naprawdę nie widziałem jej w tym stanie tak, no nie? Fajnie, jakby była taka kamera, taka 0,5, bo nie taka na czole, i ona tak. No i tak, takie taka kamina, nie? Ja bym się szykował na to. Jestem chętnie u góry, teraz serce po prostu ogromnie mi bije i ja się rzucam tyłem, co wciąż się stresuje. I jednak totalnie jest inny rzut niż na dole. Patrząc na wysokość i patrząc po prostu bez zaufania, mam się rzucić w dół. Nic mi się na pewno nie stanie. Nic się nie stanie. Tak to wszystko wygląda i kamery nie muszę się bać, że coś się stanie. Nie. O, tak. Czekajcie, ja muszę zrobić stres. Rozejrzymy się, jakie piękne widoki. No, ogólnie pozdrawiam wszystkich widzów. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba. Ja to robię dla was, też dla fajnych przeżyć. O kurde. Otwierają mi chyba wrota, co? Po prostu je na razie. Tak. To jest dla mnie stresujące. Właśnie. Teraz bierzesz się od tego, okej? Wiedz o tym, że jesteś w stanie zrobić, dasz radę, okej? Okej. Wszystko będzie dobrze. No, ja naprawdę go zginę, kiedy to jest ogromny stres. 3, 2, 1, bungee! Dobrze. Nie. Jeszcze raz. Okej? Tak, dasz radę. 3, 2, 1, bungee! What the fuck, ale stres! Oh fuck! Ale stresuję się! Ogromny stres był! O kurde! Ale stresuję się! O, fak, opuszczenie to była katorga! Ale dobra, zamurowało mnie po prostu. Za drugim bungee. Kurde, nie wiem, co robiłam to. Hello! Ale to jest. Ale był stres o góry. Jednak to, jak masz po prostu zaufać samej sobie i rzucić się w tył, to jest okropne. Czekaj, głowa boli. Poczekajcie. Ja nic nie boję.
tak skakałam. Sorka nas widzowie, ale pozdrawiam. Udało się! Ja się kręcę! Ja u góry? Już byłam w takim stresie, że ja nie wiedziałam, że ja skoczę po prostu! Okej, udało mi się skoczyć, jestem już po! Ale co było śmieszne? I szybko to ona zamiast krzyczeć, to ona już rozmyślała o tym i tak, nadgarstek i tak się stresowała! Ona gadała już na GoPro tam, podczas skoku. Wszystko dobra, dla widza. Dobry kontenciarz z niej. Nie ma szans, żebym tak zrobił, nie? Ona nawet nie skończyła, jeszcze dopiero się tak wybiła do góry z powrotem, ona stresuje się. Brawo, brawo! Brawo! Santy jest członkiem Teens. Teraz nie, ja jeszcze nie będzie pora na nas. Bo my jeszcze nie jesteśmy. No. Jestem mega podekscytowana, ale u góry miałam tyle zawahań. Ostatnio jestem na dole, wszystko mnie trzęsie, bo rzuciłam się w dół, ale szczerze powtórzyłam to jeszcze raz, bo po skoku jest takie fajne uczucie. Bardzo mi się podobało, dziękuję. Jestem już po skoku, wszystkie moce ze mnie schodzą, ale jestem taka po prostu nabuzowana tym wszystkim. Jestem w szoku, że to zrobiłam, bo u góry miałam takie zawahanie. Mówię, nie, Santy, nie możesz się poddać. I mówię, ja cię kręcę, ale jest inaczej u góry, co? No, a jak się czujesz z tym, że jesteś już członkiem? A ja powiedziałem, że po skoku można zawsze wolniej gadać. Klasycznie. Dabor! Jak to mówię, witamy w Teens! Witamy w domu Teens! Koziołek. A kozacko co? Ale tyłem to totalnie nie wiedziałeś, gdzie jesteś, nie? W sensie, na jakim etapie jesteś składania? Ale zrobiłam to, jestem z siebie bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że teensiaczki też. Brawo, brawo. Naprawdę dałaś radę i o to chodzi. Tak jest. A wy czekajcie na swój fest. A ty w ogóle widziałaś? Patrz, ty skoczyłaś. Ja w ogóle nie wam machałam. Szybko zaczęłaś się odbijać, że zaczęłaś już wracać do góry. I tak, jestem zestresowana. Tyle. A się stresujesz. No. Potężne to było, potężne. Ja w ogóle, ja żałowałam, bo ja u góry nic nie pamiętam, jak ja skoczyłam, bo to się puściłam. No ale to stres. No ale to stres. Ja zapomniałam w ogóle o tym, że to jest kamera i ja tak trzymałam i mówię, mam to dać już od niej, bo musiałam się trzymać tą ręką. Bo jakbym leciała przed nią, to mogłam mieć to, ale tak to się trzymałam ręką. Mówię, bo musisz do tej kamery, jednak tak lecieć, i mówię, kurde, ja mam kamerę. Tak mówię, skoku, biorę kamerę. Ale to tak wyglądało się. Ja się mega stresowana. Też tamte tak mogła sobie właśnie ten stres reagować, że wiesz, od razu już tutaj vloga kręcili. No, to mogłem ja tak jak... się, ale skoczyłam. Lecimy zaraz do domu, bo zaraz jeszcze niektórzy muszą zrobić następne swoje szty. Szty. No i tutaj z Marcelkiem mamy fajne wyzwanko. No. Ale to zobaczysz ci niedługo. Ja też mam dość ciekawe. Nie wiem jak to będzie, ale na pewno w innym stylu niż każdy. Ja już swoje wykonałam, dołączam do Teens, a wy lećcie zobaczyć innych wyzwania. No co, wymyślili sobie chrzest. Moim zadaniem tak naprawdę nie wiem co jest. Serio, nie wiem. Wiem, że muszę wsiąść do szybkiego samochodu. Boję się wsiąść do szybkiego samochodu i opisałem, że jak jesteśmy na takim torze, to będziemy zapierdzielać. No, a wy zostawcie łapkę w górę za to i subskrypcję nam, że przełamuje swój lejk. Dajcie znać, czy wy byście wsiedli do takiego szybkiego auta, bo ja nawet nie wiem, dlaczego się boję. Ja nigdy nie bałem się jeździć samochodami i tak jakoś od roku boję się jechać. Ja bym wolał pojeździć tym tutaj. Ten jest fajny, pokaż Arturo. Ja takim czymś mogę się przejechać z chęcią. To by było dopiero przeżycie. Jakbyście takie coś mi załatwili, to on był szczęśliwy. Widzisz swojego oprawcę? Nie wybaczy panu nigdy tego. To jest czarny stick. A ja już tak będę wyglądać, czy nie? Nie będę miał taki... Nie, będziesz bez. Będę bez? No tak. Gdzieś głowę sobie rozwalę. No jak? No trzasnę głowę i sobie rozwalę. Nie, nie rozwalił sobie. Tej głowy, nie rozwalił głowy nie rozwalił. Pierwszy raz mam tak, że nawet nie wiem co mam powiedzieć do kamery, nie? Jak tak to lubię sobie z wami pogadać, to dzisiaj absolutnie jestem nie do gadania, więc wybaczcie mi to. A nie, to bardziej czas. Zapinajcie pasy, widzowie. Stresuję się. Wolno, jak najwolniej się da. Ja nie lubię szybko. Żebym nie zemdlał. Ale będą memy z tego, nie? Że chłop boi się jeździć szybkim autem. Niespotykane raczej. Jestem się giga dumny ogólnie, że się przełamałem. Serio. Kiedyś kupię takie auto, też sobie takim pojeździmy, jak już nie będę się bał. Fajnie będzie. Słuchajcie, mi się ogólnie wydaje, że Gracjan po takim czasie trochę się tego przyzwyczaił. Pewnie teraz już czuje się fajnie. Nie, teraz akurat się nie boi. Tak się wydaje. A tam jak się wydaje? Dla mnie tak to działa, że jak siedzisz dłużej w takim samochodzie, to się przyzwyczajasz do niego. Bo ja też pamiętam pierwsze przeciążenia, które czułem w samochodach, to chwilę było takie coś, że jednak po prostu jak w samochód przyjdziesz, to już tak
zrobić, ale to przeszło po czasie, więc myślę, że on jak nam wydziela przez pół godziny, no to też mu to jednak przejdzie. Ale ogólnie też co jest słabe, to to, że jest taka pogoda. Gdyby było słoneczko, suchy tutaj asfaltik by był, no to pewnie Gracja miałaby jeszcze lepsze wrażenie. Jak jest? Fajnie! Fajnie było! Nogi z waty? No, miękko jest. W sensie już drugi raz nie wsiądę. Jedyne szybkie auto, którym mogę jeździć, to te w Fortnite i mogę się ścigać z wami, ale do takiego już drugi raz nie wsiądę. Więc jak ktoś chce ze mną się przejechać szybkim autem w przyszłości, to zapraszam do Fortnite'a. A teraz chodźmy coś dobrego zjeść. Reklama dla Fortnite'a. I za to należy się łapka w górę i co? No i fajnie! Raz mi się odleciało, ale spoko. Serio? No, pierwszy raz w życiu zabrakło mi języka w buzi, nie? Serio, nie wiedziałem w ogóle co powiedzieć, po prostu tak siedziałem i kurbiłem tak. Ale nie, fajnie, fajnie, dzięki, że mi takie coś zrobiliście, fajnie. Halo, jak coś nagrywamy, więc cię słyszą, bądź miła teraz, dobra? Bo będziesz na filmie. No generalnie jechałem. I jak? No fajnie, w sensie stresowałem się bardzo. Wspomniałem, no, że to wszystko twoje... Nie, ja właśnie powiedziałem na filmie, że to wszystko twoja wina, że się tak boję, bo ty mnie wszystkiego nastraszyłaś. Ale fajnie było, w sensie, no ile jeździłem? 40 minut. I spoko. W sensie bałem się, języka w buzi mi pierwszy raz zabrakło, ale jestem z ciebie zadowolona. Ty jesteś ze mnie dumna? Bardzo. No to się cieszę. Ja ciebie też. Dobra. To pa mama. Kocham cię. Dobra kochani, teraz jest mój czas na karaluchy. Strasznie się tego stresuję, bo na początku w ogóle myślałam, że to będzie tak, że ja przyjdę, to będzie cała wanna w karaluchach. A to trochę inaczej, bo Santia i Gracia będą na mnie sypywać karaluchy. I no nie powiem, że się i tak nie stresuję, bo ja się brzydzę takich rzeczy. I myślę, że nie tylko ja tak mam. Więc zobaczymy, jak będzie się pewnie tak wszędzie chodzić. Takie będzie tak. Jezus! Jesteś gotowa? Nie, dajcie mi chwilę, muszę się chwilę uspokoić. Nie na głowę, nie na głowę, nie na głowę, nie na głowę, nie! Jezus! Ale wali. Nie na głowę! Idzie, nie na głowę, no! Uważaj na nie, uważaj na nie! Nie na mnie, o kur, gówno! Czy ja mam... Nie na głowę, Kaciu! Nie! Ja weź to, musisz to rozsypać. No ale nie na głowę, serio, nie na głowę! Sadzia, przestań, proszę cię, proszę cię! Miałbyś nie na głowę! Miałbyś nie na głowę, proszę! Włączyliście już dawno stoper? Proszę powiedzieć, że tak. Tak. Przegina, bo miałabyś mówione, że nie na twarz i moim zdaniem przegina teraz. Ale dobra, nie jest źle, naprawdę. Ile minął czasu? Chcę wiedzieć, nie wiem, muszę wiedzieć, ile minął czasu. 10 sekund. Ej, szacun, Eliza. Chodzi mi po plecy. Dobra, że sobie radzisz. Słuchajcie, zrzucaj, żeby ci nie weszło do podkoszulki. Nie odpowiadaj, być ostro. Myślałam, że będzie trochę gorzej, ale wiecie, każdy ma jakieś stresy. Ja się stresuję na przykład takich rzeczy. Tak samo, nie wiem, mam na przykład klaustrofobię. Boję się takich rzeczy, więc myślę, że... Nie, no dobra. Ślady, nie bój. Proszę, wstop, proszę, weź się po pomocy, serio. Nie zrzucaj, Jeliska. Ale mi wyjdą pod... Co? Chodzi mi. Dobra, spokojnie, wyjmiesz go potem. Dobra, Krysiu. Nie gryzą, nie bój się, nie trzech takim, żeby mi się nic nie stało. Nie jest łatwy szacun, Eliza. No, szacun, serio. Ogromne brawa dla mnie. Dobra, ja wiem, że to się wydaje proste, naprawdę, ale to nie jest proste, to są emocje straszne i straszny stres. Chcę wiedzieć, ile minęło czasu ogólnie. 4 minuty. Jeszcze minutka i wychodzi. Tak. Dobra, damy radę. Wyobraź sobie, że zamiast karaluchów jest to beczka z lodem. Tak, no spokojnie. Widać, że jesteś Stins, zasłużyłaś. Tak. Tu jest kupa? Tak. No. Aha, no to nie no, że jestem w karach, a to jeszcze w kupie. One chodzą wszędzie, dobra, już mamy inną czas, nie? Nie, jeszcze. Inny mam czasu. Bijemy rekord do 10 minut. Dobra, już koniec, minął czas, nie? Brawo! Minął czas? No jeszcze z 15 sekund. Nie. 3, 2, 1! Teraz pomóżcie mi jeszcze ogarnąć. Jak chcesz, mogę ci? Który stan teraz ujedz się do trzy? Po skarpecie jeszcze ci chodzi. Tutaj jest na plecach. O, jest na dupie. Po skarpetce. To jest wylas z wannej. Szacun, Eliza. Brawo, wielkie dla niej. Serio, Eliza. Wszystkie? Chodź, dała radę. Chodź, to co w kupie? Nasza kupeczka. Było ciężko, ale dałam radę. Myślałam, że będzie trochę gorzej, choć i tak to jest obrzydliwe. Wiecie, jak to wszędzie po was chodzi, to takie robactwo, bo ja ogólnie się brzydzę takich robaków i myślę, że nie jestem jedyną osobą, która tak robi. Dlatego nie polecam ogólnie, nie róbcie tego w domu i no, lećcie oglądać następne osoby, jak pokonują swoje lęki. Słuchajcie, przyszła moja kolejna chrzest i z tego co wiem, to są przygotowane już węże tutaj z opiekunami. I ja w sumie najbardziej się boję właśnie ze zwierząt pająków i węży, tylko takich większych. Więc zobaczymy, jak sobie poradzę, ale jakoś bardzo się nie boję, jestem dobrze nastawiona, więc czekam, aż je tutaj dostanę. Siema, Bobson.
Boże, ile ich tu jest. Ty się nie boisz? Ja żyłem z takim wężem. Chory jest jakiś, żeby mieć węża w domu, a co jak się ucieknie w nocy i cię gdzie? Dlatego trzeba być zabezpieczony. Ogólnie tak. Boisz się coś, jakby o czym myślisz, jak myślisz o wężach? Co, ślisko jakieś, niefajne, niedobre? No właśnie, jestem ciekawa bardzo tej struktury, jakby one są jakieś to śliskie. To jest najlepsze, bo one są po prostu tak przyjemne w dotyku. To jest taki jakby mięsień chodzący ci po... Mięsień. No serio, sama zobaczysz zaraz. I jak się teraz boisz, to zaraz powiesz, ale fajne, fajne, uwielbiam węże. Co, zakładamy? Dobra, ale jak mam to zrobić? Dobra, zrobimy tak. Mniejsze na rączki, a tego na szyję. Tak, ja teraz trzymam. A jak ja mogę wziąć? Uwaga. Ale to jest śmieszne. No, mówiłem, że śmieszne. No, owij się. Jezu! Dobra. Jak coś tak musisz podtrzymywać, żeby ci się nie spadł. Ej, czuję się jak jakaś postać z bajki teraz, władca węży. Władca węży, Bober. Ej, czy jakbym mogła te węże na ciebie wypluć, jakbym chciała i by cię zjadły. Na to jest moja broń. Ale one w ogóle mają mega ładną tu... A, żeby nie spadł. Dobra, teraz będzie buź programu. Ej, o kurna, to jest duży. Udusi mnie. Ten mi rękę dusi. Gdzie on ma głowę? Dawaj się węże. Mało węży. Mało, mało. Jak to mało? Ja już mam trzy. Ale mają przyjemną skórę. Tylko zaraz mi ręka odpadnie, bo muszę ją cały czas tak trzymać. Jeszcze gdzie ty go wsadzisz? Na głowę? Chcę mieć koronę zaraz? Siema stary. Ale masz jęzor. Ogólnie myślałam, że będzie gorzej, bo ja się bardzo boję takich dużych węży, wiadomo. Groźnych. A te są takie mniejsze, takie trochę małe dżownice. Albo większe dżownice. Ale widzicie, jakie one mają oczy? To jest mega ciekawe przeżycie. Ale jęzor wystawia i mi macha nim. Spokojnie. Dobrze. Jest dobrze. No gdzie? Jak to na łeb? Ale on spadnie i się zdenerwuje na mnie. I mnie pogryzie. Ej, bo on spadnie! Nie, spokojnie. Ale one mogą dwa na sobie być? Tak. O, ten pachnie cytryną jakąś. Przyjemnie? No, tak. Nie gadaj, że są złe, bo są fajne. Nie no, fajne są, ogólnie tylko... Fajne. Czuć mi zapachniało. Czuć chomika. Czuć rybę. Może mu się odbiło. Ale trochę mi się na szyi zaciska. Nic się nie dzieje, nie? Mam spoconą łapę już. Ej, bo on mi spadnie. On chciał do mnie, on już się zakolegował. Takie brązowe. A ile tak muszę je trzymać? Godzinę. Żartujesz sobie. Fajne, nie? Fajne są, fajną mają strukturę taką i się zaciska właśnie na mojej szyi. Ale ładne mają bardzo kolorki. Nie, dobra, Bobera po prostu poleciała z nami i się wcale nie boi. Nie no, jakbyście tu wzięli jakiegoś... Dobra, dajmy teraz te pająki. Nie, przestań. Nie, ale myślę, że robaki i eliski były gorsze o wiele. Węże to są takie przyjaciółki moje teraz. O, wspina się. No to jeśli chodzi o podsumowanie, to jak usłyszałam pomysł węży, to ja byłam na nie. No bo ja się strasznie ich boję i też myślałam, że tu będą jakieś ogromne te węże i groźniejsze. Nie rozumiałam ludzi, którzy mają węże w domu, a teraz myślę, że w sumie to jest spoko opcja. Bo, no jak widzicie, nie są groźne, są mega słodkie. I przed samym nagraniem też się stresowałam, jak je zobaczyłam. Ale już jak na was są, to po prostu sobie leżą, obwiązują się wokół waszej szyi. Ale was nie uduszą, może, więc jest źle. Borys, każdy z tych dziadków musi przejść swoisty chrzest. Dla ciebie mam coś specjalnego. Odwróć. No. Nie! Borys otrzymał bolesne zadanie do zrealizowania podczas chrztu. Musiał przeżyć rzut na ziemię wykonany przez profesjonalistę, a dokładnie panczę, mistrza PTW. Nie! No i brawo! Jesteś oficjalnie tinżakiem! Odejdź! Ja już nie chcę być tinżakiem. Trzeba trochę poprzeskakiwać rzeczy. I to jest ogólnie dość mokre. Ale jest dobrze. Jak rozłożymy karimaty, to idzie mega dobrze tutaj. Dobra, rozbijamy nasz namiot. Teraz wszystko trzeba, ze wszystkiego trzeba zdjąć folię. Pamiętajcie, folię trzeba zawsze posprzątać po sobie. Tak jest. Duży ten namiot jest. Duży, nie? To jest, a teraz widelce duży. Tak jest. Boję się, że tu mogą być jakieś wilki, nie? Jak myślisz, Sabor? Myślę, że raczej nie powinno być, ale no jakby był to trochę... To, dlatego trzeba jak najszybciej rozbić ten namiot. Okay. Chociaż jak taki wilk biegnie nam w namiot, no to raczej ten namiot nas nie ochroni. Tak więc najwyżej będzie trzeba się wspinać na drzewo albo wskoczyć do wody, nie? Słuchajcie, zaraz pojedzie pierwszy stelaż złożony i zaraz domek będzie gotowy, no.
No my specami w rozkładaniu namiotów nie jesteśmy, ale jakoś nam to idzie powoli. Myślę, że tak do 30 minut powinniśmy się wyrobić, czyli idealnie przed zachodem słońca. To da nam schronienie. No słuchajcie, szczerze, nie widziałem nigdy tak bardziej ekspresowego złożenia namiotu. Mężczyzna jak takie dziecko specjalnej troski ogólnie, robiąc to, nie? Dawaj! Rozpychaj go. Masz? Nie, jeszcze trochę! Mocniej, weź go, popchaj, w swoją stronę go trzymaj. No. Jeszcze trochę, tak minimalnie brakuje. Minimalnie. Jest, czekaj, nie ruszaj nim tak, patrz. Siedzi. Siedzi tylko. Musisz go... No ty musisz bardziej zgiąć. No wiem. To zginaj. Ale on się teraz trzyma. Dawaj go. Jest? Ty, to rozwaliliśmy. Nie, nie mów, że jesteśmy tacy bladzi. O. O jest, dobra. Dobra. Patrz, macie namiot, bo nie chcecie, żeby się ruszał. Robicie tak. Chce śledzia. Cyk. Chce przybijacie go stopą. Ale kot, to jest tak mięciutko, że możecie sobie nad paluszkiem go zbić. Ogólnie wyrobiliśmy się w czasie, jest już praktycznie ciemno, a my rozbiliśmy namiot, czyli najważniejszą część w naszym wyzwaniu. No i teraz wystarczy spędzić noczkę, rozpalić sobie ognisko i chillować bombę. Zapraszam was, szanowni widzowie, do naszego namiotu, do naszej komnaty. Jest dużo miejsca! Ej, tylko ta karimata jest najgorzej, że ona była tak złożona, że teraz ona się zabija po prostu i trzeba ją przygnieść jakimiś kamykami, żeby ona się wyprostowała. Dobry. Nie no, chłopie. Dziku będzie w strachu, jak go co na niego wrzucimy. Wiktor, chodź, musisz ty przyjść, bo muszę cię o czymś poinformować. Czekaj tylko karimaty do końca rozsunę. Dawaj buta. I was widzowie też muszę poinformować, nie? Bo będzie tragedia. Wiesz, że my, żeby wrócić do domu, no, musimy przepłynąć tamtą rzekę i musimy wybudować tratwę. No. No nie. Naprawdę, bo tam jest dom. My nie wrócimy inaczej. Ale to już możemy dojść do drogi Ubera zamówić do domu. Ale ja nie jestem taki. Chodź, świetki. Płyniemy tratwą. O 6 rano już musimy mieć tratwę gotową, tak więc musimy się... No nie przyjadą po nas. No ale muszą przyjechać. Nie przyjadą, musimy wybudować tratwę i przepłynąć tą rzekę. Jak przepłyniemy rzekę, możemy iść do domu. To są takie prądy, że nie ma szans. Jak wybudujemy dobrą tratwę, to się nie wywróci. Nawet jak są prądy. Zbieraj patyki. No to zbieraj patyki. To ty zbieraj patyki. Zbieraj patyki. To ty zbieraj patyki. Dobra, to zbieramy razem patyki. No dobra. Zapraszam, zapraszam. Witamy w naszej fortecy. Tam witamy i powiem ci jedno, Gawron, tak szczerze. No. Tutaj jest chociaż spokojniej niż w domu Teams. No jest na pewno romantycznie. A wiecie, co jest najważniejsze? Tutaj nie ma Santi i jest cicho chociaż. O, odpoczniemy sobie w końcu. Jest już mega ciemno, a survival polega na tym, żebyśmy zostali sami. Tak więc operator już się z nami żegna. My będziemy nagrywali wszystko GoPro-sami. Dokładnie tak, to zaraz będziemy zbierać jakieś patyczki na ognisko. No i resztę was zaraz wam przekażemy tak naprawdę, więc będziecie wszystko widzieć, co się tutaj dzieje. No i co, to sobie tyle. Tak jest. Zostajemy sami we dwoje, mam nadzieję, że nie z dzikami. No, ogólnie to jest, powiem wam takie coś, że ten teren to przejmują naprawdę dziki, fury z dzików tutaj. Więc no, mam nadzieję, że tego nie spotkamy. A ja bym chciał walkę z dzikiem zrobić. Naprawdę, no. Solować dzikiem w nocy. Dobra, kończymy i widzimy się za chwilę. Tutaj sobie możemy delikatnie rozkopać to, bo mam tego multitoola. No. Możemy trochę sobie rozkopać w ziemi. O, mamy tego multitoola, dobra. To no, dużo daje. Patrz, jaki to jest fajny vibe. No, akurat to prawda. Dobra, chodź idziemy po tą łopatkę małą. No i patyczki. I rozkopiemy i patyczkami sobie to wszystko fajnie zrobimy, co nie? Dobra, muszę trzymać na tarę. Dawaj. Najlepiej jakieś dobrze. I sobie wyrynie. Mhm. Trochę tak, tutaj wokół. Żeby odgrodzić tak tą ziemię. No i pa. Taka przegroda, tu ognisko w takim miejscu się uderzy, nie spadnie. No. Biorę tego patyka człowieku, tylko on jest trochę bladi. Dobra. Pa. I kopiemy człowieku. Takie? No takie to jest maksymalne, mi się wydaje. No bo nie potrzebujemy, patrzcie. No, dla porównania to jest w miarę duże. A. Wziąć stąd? Przez te krzyki? Ej, czeka się strasznie. To jest jakiś horrorów, nie? Jak chłopie dzieci w lesie biegają jakieś. Weź, ja się teraz cykam. Dobra, nie gadajmy tak. Nie no, stary. Ja się cykam, nie? Uciekaj, uciekaj do namiotu, uciekaj do namiotu, uciekaj! Chłopie! Uciekaj! Co to jest? Co to jest? Zasuwaj go! Ja pierdzielę! Chłopie! Ej, to nie był dzik, nie ma szans. Co to było? Ej, dobra, teraz się obstrałem. Tak mi bije pikawa. A, dotknij. Daj. Ej, człowieku. To ty? Ty, ale to jest strasznie. Ej, człowieku, przecież jak ktoś nam się właduje tu na namiot, to będziemy bladzi. No. To ty byłeś? Nie. Ja się nie ruszam. Ja nic nie robię.
naprawdę. Mocnego patyka trzymasz wciąż, patrz na twoją rękę. Mówiłem do samoobrony go. Co ty byś tym patykiem zrobił? No chłopie oko mu wydubał. My z Wiktorem wyszliśmy z namiotu już, bo odczekaliśmy 10 minut, nic nie było słychać. Nie wiem, czy ten dzik, co to było, po prostu uciekło już. I zaraz lecimy rozpalać ognisko. Ja w razie czego widziałem sobie kosę. No i co ty tak będziesz to, o, rozpalał takie małe, nie, tu trzeba to ułożyć. Nie, to więcej, tylko wziąłem tak, wiesz, jak brałem coś do kieszeni. O, tu korę mamy, kora się dobrze bardzo pali. Ale będzie wajbik przy ognisku, ja cię kręcę. Przecież jak ja bym tutaj jakąś dziewczynę zabrał, od razu by się zakochała we mnie. Kochani, jak na przykład nie macie siekierki, albo niczego, żeby czegoś przeciąć, to patrzcie. Tutaj mamy hop, bucikiem, a to się nazywa dobry drwal. No i co? I raz, dwa i już łamamy. No zapal się, dziadu. Co tam chodzi? Dobra, uciekamy. Okej, już wszystko bierzesz. Proszę, proszę tam. Uciekaj. Ja pierdzielę. Co to jest? Nie wiem, no. Czemu tu teraz coś chodzi? I to nam psuje tak robotę. To my robimy chwilę przerwy. No. I zaraz bierzemy prowiant sobie. No i próbujemy rozpalić to ognisko. My siedzieliśmy 20 minut w namiocie. Idziemy, bo już przestaliśmy słyszeć te dźwięki. Prawdopodobnie jakieś stworzenie to było i po prostu odeszło. Obraziła się Krzysiwa. Dawaj, czekaj, wyciągam kosę. Kurde, zabory! Jara się! Jara się! Jest! Zabor! Patrz na mój nóż! Dobra. Czekaj. Ale, że nie ma być tego dużo. Ona spali się las. Mamy to! Wykonalisko! Teraz lecimy na szamkę, co? Gaśmy sobie ognisko, mamy kościka. Patrzcie, jak ładnie się jara. Słuchaj, idziemy teraz do namiotu, zrobimy nam ładną recenzję szamki. Musimy teraz jeszcze to ugasić, piachem to przykopiemy, więc na spokojnie, nie martwcie się, las żaden nie spłonie. Słuchajcie, otwieramy rację. Cuchnie. Dobra. Dobra, patrzcie. Od czego zaczynamy? Orzechy ziemne solone. Patrzcie, tak się prezentują orzeszki, a tak się prezentują ciastka. Ciasteczka. One są mega dobre te ciastka. Popatrzcie, cukierki. To są cukierki? To są jakieś elektrolity tylko. Co to jest? A, woda? To jest, wiesz, do tego, żeby się rozgrzewało, nie? A, okej. Okay. A nie, czekaj. Czyli to jest do picia po prostu? Nie, no patrz. Woda jest dawna do picia. Aha. O, stary. A ja bym to wypił. To są chyba już jakieś przyprawy do jedzenia. Mamy szczoteczkę, żeby umyć zęby. Masz pastę? Mam. Masz? Mam pastę, no. Wymyjemy sobie. Ej, fajnie. Jednorazówka. I czekolada do picia. Czekoladka, napój zatoniesz się w proszku, smakuje jabłkowym. Może sobie do wody zadać. O. Koncentrat napoju herbacianego. I to jest wszystko w tej wody zagrzewane. Dobra, to jest o, to. O, batonik. No. Czekaj, wodna. A to? To się właśnie zagrzewa tam wody, to jest zagrzewa zagrzewa. Okej, okay, fajnie. Ej, wyleciało. A, ej, to są zapałki. Mieliśmy zapałki. To jest ta główna porcja jedzenia. Jakaś mokra u mnie jest. Ej, moja się rozwaliła po prostu, racja. A no? Czujesz to? Ue, wywal to! O człowieku, aż mnie wykręca! No ja nie wiem, czy chcę to otwierać tą rację. Nie, ja bym odpuścił. Jedźmy sobie przez maszki jakieś. Survival, ne? Na przysmaczkach. No bo... Dobra, testujemy batonika, bo on wygląda tak spoko. Strasznie, ja już testował batonika. Dobra. Ej, ej, fajnie ładny, on wygląda. Ładny baton, patrzcie jaki. O kurde, szyk szak. Czuję, czuję, że będzie smakował jak traciny. No i fajnie. On smakuje taką nowością, w sensie takim czymś, czego nie jadłem, serio. Ja swojej racji nie zjem. Odłożyłem sobie tam z boku. Ona tak waliła. I ogólnie już widziałem takie kropki pleśni na niej, więc no... Gadam, że tego nie zjem, bo bym następnego dnia byłby chorym. Co to teraz? Chyba suchary. Testujemy? No. Testujemy ciasteczko. Ciasteczko. Dziękuję. Stary, on jak kamień. Kiedy my sobie nakruszymy, nie będziemy spać. Dobra, trudno. Zacznę go. Ej, gamy! Kamień, kurde! Zamknijmy, patrz, stary. Nigdy twardszego ciastka nie jadłem. No, pan. Normalnie, jakby, normalnie byś uderzył tak w ciasto, to ono by się złamało. Oglądamy teraz tutorial, jak zrobić, kurde, tą... Makaron. To, patrz, mamy ten pojemnik. Ale ten papierowy. Dobra, robimy to po swojemu. Gotuj z Gesslerą. Patrz, otwieramy to, pierdzielamy to do tego. Nie da się, tylko trzeba to
Zobacz, patrz, tu jest to! A to tu trzeba włożyć? No, tu. Daj te risotto swoje. Tu, śmieszne. Jak wlejesz do tego wody? A to trzeba dać do tego, bo tu jest do zamykania. A co ci mówiłem? Kładaj to tutaj, pa. Zawijaj to. A few minutes later. Ej, co się pali, stary? Otwieraj! Nie mogę otworzyć tego. Palimy się. Weź to otwórz. Nie mogę otworzyć jedną ręką, bo jestem operator. Dobra. Ja pierdziele, zrobiliśmy tu kałużę. Nie, mówiłem, żeby tego nie jeść. Więc co robimy? Nie wiem, ja tego nie jem. Ty, ale jakoś długo, jakoś szybko to zaczęło. Ja się zatruję. Przecież to wybuchło nagle. No patrz, ale niedobrze, patrz. Tak będzie. Patrz, w ogóle te risotto się tam napompowało, pa, one wybuchnie. Człowieku. A! No patrz to, jak się one napompowało. Chociaż jedną myśmy spróbujemy. Ogólnie sytuacja lekko się opanowała. Lekko. Dobra, sprawdzamy risotto. Myślisz, że minęło 12 minut? Myślę, że tak. Po jak piana z tego leci. Le. Ej, to takie... To wybuchnie tutaj? Ole, gorąco, wej, to jest taki wrzątek. Ja tego nie jem, mówiłem ci od początku. Jemy jedną łyżkę chociaż. Jak będzie dobre, to jemy całe. To jest takie blade. Z tego, no, ja stary, to ma pleść normalnie, ja nie wiem. To jest piana. O, jest git. Ale syraka. A to wygląda okropnie. Ej, dobra, próbujemy? Dobra, próbujemy. Dobra, dawaj. O kurde. Ale... Nie, stary. Dawaj, no trzeba spróbować risotto. Dawaj, Marcela, bierz łyżkę. Biorę. Trochę się boję. Ty pierwszy i zaraz mnie nagrasz, jak ja tak gustuję. Nie, no jemy razem. Jemy razem, boję. Na pewno. Ej. Spoko. Myślałem, że będzie gorsze. Jemy dalej? Nie. Ja to zjem. Nie, ja tego nie jem. Co z tym zrobimy, stary? Jest okej, ale też czuję, że jakbym zjadł to całe, mój brzuch by nie wytrzymał ciśnienia, nie? Ale pyszny jest. Mi tak średnio to, nie? Siedzi. No ja? No. Takie trochę ostrawe. Ja nie lubię strasznie ostrego. Jem orzechy. Dobra. Ale już podziękujemy. Ale to jest obślizgłe. Dobre orzechy. Orzechy są dobre. Mhm. Dobra, to na nich udźwigniemy tą noc. Ogólnie orzeszki bardzo dobre. Mhm. Jemy sobie na spokojnie. Odpalimy sobie jakąś muzyczkę chillową. No i co? Widzimy się pewnie, jak już będziemy iść spać. Człowieku, pa, jak mrówko jadł. My idziemy spać. Widzimy się jutro z rańca. Dobranoc wam, widzowie. Jak oglądacie to wieczorem, to dobranoc. Ja też się żegnam, zaraz się wkładam do kokona. Widzimy się rano. Yo. Siemano, wariaty, ja wstałem, a zobaczcie, Wiktorek jeszcze tutaj kima. Wiktor. Ale powiem wam, że w nocy tutaj były takie dziwne odgłosy. To jest hit jakiś, ale wytrwaliśmy. Kurde, siódma, a my mieliśmy o szóstej do domu tratwę budować. No chyba, że nie wrócimy, bo nas jakiś dzik potrąci, no to... Pokażemy wam, jak zawijamy namiocik i zawijamy do domu z zaborem. Dobra. Jup. Dobra, pięknie, wszystko posprzątane, namiot zawinięty. Wszystko spakowane, patrzcie. Przeznaczek stały pełny duchowy. Jest czyściutko, jest czyściutko, choć jeszcze pokażę ognisko szybko. Jak mówiliśmy, bezpiecznie. Las żyje. No i co? Dziękujemy, że byliście razem z nami w tej pięknej przygodzie. O, jeżeli taki odkąpiec ci wam się podoba, no to co? Napiszcie nam to w komentarzu, może będzie więcej takich survivali. Tak jest, jak chcecie więcej legendarnego duo Gawronek Zabor, no to piszcie w komentarzach, a my coś wykminimy. Widzimy się jutro o 16. Yo.